Najczęstszym uzależnieniem jest uzależnienie od alkoholu. No, to jest substancja uzależniająca, która jest powszechnie i w łatwy sposób dostępna. To są też czynniki kulturowe. Istnieje przyzwolenie na picie alkoholu. Jednak to nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy spróbowali alkoholu, uzależniają się. Uzależni się około 20% osób. To jest spowodowane najprawdopodobniej w dużym stopniu pewnymi czynnikami genetycznymi, ale też. Czy wcześniejszym doświadczeniem życiowym, można powiedzieć, strukturą osobowości, która kształtowała się w domu pochodzenia, pewnymi wzorcami, które wyniosło się z domu pochodzenia, ale również tym, w jakim środowisku się żyje. Im bardziej to środowisko sprzyja piciu alkoholu, no to tym większe ryzyko uzależnienia. Cechy uzależnienia od alkoholu są takie same jak wszystkich innych uzależnień czyli jest to utrata kontroli nad piciem, wzrost tolerancji. Zespół abstynencyjny, czyli zespół tych wszystkich objawów, które pojawiają się wtedy, kiedy alkoholu zaczyna brakować w organizmie, tutaj od y, takich no, powodujących cierpienie pacjentów, ale może nie tak bardzo groźnych objawów, jak pocenie się, nudności, wymioty, drżenia, po objawy bardzo poważne, które są częścią zespołu abstynencyjnego, są to napady padaczkowe, słynne delirium, tremens. Czyli majaczenie drżenne to jest stan psychozy z halucynacjami, urojeniami, zaburzeniami świadomości, który jest związany z odstawieniem alkoholu po intensywnym, długim ciągu picia. Oczywiście, picie, pomimo tego, że wiadomo, jakie ono przynosi szkody, picie związane z zachowaniami ryzykownymi, to wszystko są cechy uzależnienia od alkoholu. Rzeczą wartą uwagi jest to, że bardzo wielu bliskich osób uzależnionych to są osoby. Współuzależnione. Takiego terminu używamy, ponieważ u osób bliskich, czy to będzie żona, czy mąż, czy dzieci, czy rodzice, czy przyjaciele, można w jakimś sensie obserwować te same objawy, te same zjawiska psychologiczne, co u samego uzależnionego. Na przykład ludzie uzależnieni. Bardzo silnie zaprzeczają temu, że są uzależnieni. Na różne sposoby racjonalizują, wyjaśniają sobie to, dlaczego piją. Podobnie potrafią robić ich bliscy. Może to trwać miesiącami, latami, że raz za razem, pomimo kolejnego upicia się czy kolejnego ciągu alkoholowego, gdzieś tam pojawia się jakaś racjonalna myśl: no, że to był ostatni raz, albo że ta obietnica tym razem złożona to będzie ta prawdziwa obietnica. Oczywiście nic z tego, bo psychologicznie to jest to, co nazywamy systemem iluzji i zaprzeczeń. Iluzji, bo komuś uzależnionemu wydaje się, że to nie takie straszne, albo że sam sobie z tym poradzi. To jest iluzja, to jest nieprawda, to jest niemożliwe. Nie można poradzić sobie samemu. Zaprzeczeń, dlatego, że to jest tak, jak gdyby zaprzeczanie oczywistej prawdzie, że ktoś jest po prostu uzależniony. Tak, jakby sam uzależniony i jego bliscy przez długi czas po prostu nie chcieli tego widzieć, nie chcieli sobie z tego zdawać sprawy. No, co oczywiście prowadzi do bardzo, bardzo złego scenariusza.